To jest spis treści filmu. Te same informacje możesz znaleźć w opisie filmu. Z filmu dowiesz się, co to jest największy wspólny dzielnik. Pokażę dwie metody wyznaczania nwd. Kilka przykładów wyznaczania nwd. nwd trzech liczb, przykłady elementarne, ale mogące sprawić problem wyznaczania nwd. Wyznaczanie największego wspólnego dzielnika, gdy liczby są dane w postaci potęg. Dwa zadania z treścią. NWW, czyli najmniejsza wspólna wielokrotność, zostanie omówiona przeze mnie w innym filmie. Ewentualny link szukaj pod tym filmem. NWD, czyli inaczej, największy wspólny dzielnik. Wiadomo, ten skrót pochodzi od pierwszych literek poszczególnych słów. NWD dwóch liczb XY jest to największy wspólny dzielnik liczb naturalnych tego X i Y. -a. Jest to największa liczba naturalna dzieląca jednocześnie liczbę x i liczbę y. Największy wspólny dzielnik możemy też liczyć z wielu liczb. Może być ich odpowiednio dużo. 2 albo 3, 4, i tak dalej. Jest to największa liczba naturalna dzieląca jednocześnie wszystkie poszczególne liczby. Pokażę teraz metody wyznaczenia NWD. Tych metod jest bardzo dużo, ale myślę, że najprostsza będzie, którą tutaj przedstawił. Obliczmy największy wspólny dzielnik liczby 12 i 18. Na początku, zanim przejdziemy do rozwiązania, odpowiedzmy sobie na pytanie, co to są liczby pierwsze, ponieważ one będą nam bardzo potrzebne. Liczby pierwsze mają dwa różne dzielniki. Dzielą się przez jeden i przez samą siebie. Wypiszmy kilka liczb. Początkowych pierwszych. Tutaj przypomnijmy, że jedynka nie jest liczbą pierwszą, najmniejszą liczbą pierwszą jest dwójka, ponieważ dzieli się przez 1 i przez dwa. Liczbą pierwszą jest trójka, ponieważ dzieli się przez jeden i przez 3, jest piątka, ponieważ dzieli się przez jeden i pięć, i tak dalej. Rozkładamy 12 i 18 na iloczyn czynników pierwszych. Już pokazuję jak to zrobić. Piszemy dwunastkę, taką pionową kraseczkę i dzielimy dwunastkę przez liczby pierwsze, czyli przez te liczby, które się tutaj znajdują w trzecim wierszu naszego zadania. 12 dzielimy na 2, to 6. Wynik wpisujesz tutaj niżej. I teraz szóstka, dzieli się przez 2, tak, to wynik 3. 3 dzieli się jeszcze na 3 i wynik 1. Wszystko kończymy jedynką. Teraz czas na 18. Piszemy kraseczkę. I zastanawiamy się, czy dwunastka dzieli się przez dwójkę. Tak, wynik pisujemy na dole 9. Czy 9 dzieli się na 2? No niestety nie, więc szukamy najlepiej następnej liczby pierwszej, w tym wypadku to jest trójka. 9 dzieli się na 3. Tak, to jest 3. I 3 podzielić na 3. To 1. Patrzymy, jakie liczby z prawej strony powtarzają się. Czyli dzielą nam jednocześnie jedną i drugą liczbę. Widzimy, że tutaj dwójeczki się powtarzają, więc to będzie nasza jedna dwójka w naszym wyniku. I później trójeczki widzimy, że się powtarzają, więc spisujemy je na górze. I tyle. Należy jeszcze wymnożyć 2 razy 3. To 6. I zauważ, zarówno dwunastka dzieli się na 6 i 18 dzieli się na 6. Jest to największa liczba dzieląca nam jednocześnie 12 i 18. Teraz pokażę metodę wyznaczania NWD, czyli tak zwane ręczne wypisywanie wszystkich dzielników i znajdziemy największy z nich. Wypisujemy dzielniki liczby 12. Można to robić metodą prób i błędów, ale najlepiej robić to systemowo. Na pewno dwunastka dzieli się przez 1, To jest najmniejszy dzielnik każdej liczby całkowitej czy naturalnej. 1 przez co trzeba pomnożyć, żeby wyszło 12? 1 razy to jest znak mnożenia, jeden razy 12 daje nam wynik 12. Po jedynce jest dwójka. 12, czy dzieli się na 2? Tak. I teraz przez co dwójkę należy pomnożyć, żeby wyszło 12? Przez 6. 2 razy 6 wynik daje nam 12. Dalej podwójce dwójce jest trójka. Czy trójka dzieli nam dwunastkę? Oczywiście. 12 podzielić na 3 to 4. Przez co trójkę trzeba pomnożyć, żeby wyszła dwunastka? 3 razy 4. To 12. Teraz po czwórce jest piątka, ale piątka nam nie dzieli dwunastki, a szóstka już tu istnieje, więc mamy wszystkie dzielniki ładnie wypisane od najmniejszego do największego. Teraz robimy podobnie z osiemnastką. Osiemnastka dzieli się przez 1 i przez 18. Zauważ, tutaj cały czas sprawdzam parami 1 razy 18 to jest znak mnożenia, 1 razy 18. Daje nam wynik równa się 18. Dalej 18 dzieli się przez 2, 2 razy 9 to 18, i to są kolejne widzisz, z prawej i z lewej dzielniki naszej 18. Następnie po dwójce trójkę sprawdzamy, 3 razy 6 daje nam 18. I gdybyśmy dalej sprawdzali. Po szóstce zauważ, jest siódemka, nie dzieli nam tej liczby, ósemka też nie, a dziewiątka już istnieje w naszym ciągu liczb. Czyli mamy elegancko wypisane wszystkie dzielniki od najmniejszego do największego. I teraz tylko wizualnie sprawdzamy, która liczba się powtarza i jest największa w tym ciągu. Widzimy tutaj, że jest szóstka i szóstka się powtarzają, te dwie liczby. Jest to największa liczba która występuje w jednym i w drugim ciągu, więc od razu spisujemy wynik. Czyli nwd z tych dwóch liczb równa się 6. Wyznacz największy wspólny dzielnik podanych liczb. I mamy nwd z liczby 42 i 24. Rozkładamy liczbę 42 na iloczyn czynników pierwszych. Będą nam przydatne liczby pierwsze. Tutaj wypisałem początkowych kilka liczb pierwszych, no i przechodzimy do rozkładu. 42 piszemy taką pionową kraseczkę. Zastanawiamy się, czy 42 dzieli się przez 2. Tak, wynik to 21. 21 już nie dzieli się przez 2, tylko przez 3. 21 podzielić na 3 to 7. 7 na 7. To 1. Zauważ, że tutaj już dalej siódemka nie dzieliła się ani przez 2, ani przez 3, ani przez 5, dopiero przez samą siebie. Gdybyśmy pomnożyli 2 razy 3 razy 7, otrzymamy właśnie liczbę 42. Przechodzimy teraz do rozkładu liczby 24 na czynniki pierwsze. 24 dzielimy na 2. To jest 12. 12 również dzieli się na 2. To jest 6. 6 ponownie dzieli się na 2. Wynik to jest 3. I 3 już nie dzieli się na 2, ale dzieli się przez samą siebie przez 3. I kończymy działanie jedynką. I teraz zastanawiamy się, jakie liczby znajdują się po prawej stronie kreski w jednym i w drugim rozkładzie. Widzimy, że tutaj Dwójka jest z prawej i z lewej strony, więc ją spisujemy na górę. Widzimy, że trójka też jest tutaj z prawej strony kreski i tu też z prawej strony kreski, więc spisujemy trójkę. Tutaj jest siódemka, tu nie ma siódemki, z kolei tu są dwójki, ale tu już więcej nie ma dwójek, więc to jest koniec. Wymnażamy te liczby. 2 razy 3 to 6, czyli największy wspólny dzielnik tych dwóch liczb to 6. Wyznacz największy wspólny dzielnik podanych liczb. No i mamy tutaj dwa przykłady. Liczby pierwsze będą nam przydatne podczas naszego zadania, ponieważ rozkładając 275 korzystamy właśnie z liczb pierwszych. Piszemy 200, pionową kraseczkę i dzielimy 200 na liczby pierwsze, które tutaj wypisałem w naszym ciągu. Czy 200 dzieli się na 2? Tak, dzieli się to 100. 100 dzieli się na 2? Tak, to 50. 50 dzieli się na 2, wynik to 25. 25 nie dzieli się na 2, nie dzieli się na 3, ale dzieli się na 5. Czyli piszemy 25 podzielić na 5, to 5. 5 dzieli się jeszcze na 5 i wynik to 1. Czy kolejność tych działań musi być od najmniejszej liczby pierwszej? Nie. Tutaj możemy wymieszać dwójki z piątkami, piątki z prawej strony kreski mogą być na górze, ale korzystniej jest, aby zapisać te liczby od najmniejszej do największej, chociaż to nie jest regułą. Teraz rozkładamy 75 na iloczyn liczb pierwszych. 75, czy dzieli się na 2? Nie. Dzieli się na 3, dzieli się, ponieważ z cech podzielności na 3 7 plus 5 to 12, a 12 dzieli się na 3. Ale możemy od razu łatwo tutaj zauważyć, że 75 dzieli się na 5. I co prawda, mógłbym to podzielić przez 3, ale nie muszę zaczynać od najmniejszego dzielnika, który tu występuje, wypisany na dole. Mogę zacząć od piątki. 75 podzielić na 5. To 15. 15 podzielę znowu na 5. I wynik 3. 3 dzieli się jeszcze na 3. I wynik 1. Kończymy wszystko jedynką. I zauważ, tutaj te liczby z prawej strony kreski nie są wypisane od najmniejszego do największego, odwrotnie. Zacząłem od piątek, a skończyłem na trójce. Teraz tylko zastanawiamy się, jakie liczby powtarzają się z prawej i z lewej strony w naszych rozkładach. Widzimy, tutaj piąteczki się powtarzają, więc 5, 5 spisujemy jako jedną piątkę. I kolejne piątki się powtarzają, więc spisujemy to jako kolejna pojedyncza piątka. Tutaj są same dwójki, tu tylko trójka, więc nic się nam już nie powtarza, więc. 5 razy 5 daje nam 25. Jest to największa liczba dzieląca nam jednocześnie 275. Teraz obliczymy NWD tych dwóch liczb. 420 czy dzieli się przez 2? Tak. To 210. Czy 210 dzieli się na 2? Tak. To 105. 105 Dzieli się na 3, ponieważ suma cyfr 1 plus 0 plus 5 to 6 i 6 dzieli się na 3, ale myślę, że korzystniej będzie to podzielić przez 5. 105 podzielić na 5. Myślę, że albo pisemnie, albo w pamięci wyliczymy, że to jest 21. 21 dzieli się na 3 to 7, 7 dzieli się na 7 to 1. Podobnie czynimy z liczbą 90. 90 czy dzieli się na 2? Tak, to 45. 45 dzieli się na 5, to 9. 9 dzieli się na 3. Wynik wpisujemy 3. 3 na 3 to 1. I teraz zastanawiamy się, jakie liczby znajdujące się z prawej strony kreski. Powtarzają się. 2, 2. Powtarza się. Spisujemy to jako, jedy, jako jedną dwójkę. Następnie widzimy 5, 5 się powtarza. To jest pojedyncza piątka. No i widzimy jeszcze trójki się powtarzają, więc spisujemy to jako pojedynczą trójkę. Tu jest 2, 7, tu 3. Już nic nam się nie powtarza. 2 razy 5 to 10, razy 3 trzy to 30. 30 dzieli nam te dwie liczby. Jest to największa liczba, właśnie dzieląca nam 420 i 90. Zadanie: wyznacz największy wspólny dzielnik podanych liczb. I mamy tutaj stosunkowo duże liczby. Żeby obliczyć największy wspólny dzielnik w pamięci, jest dosyć to trudne. Więc korzystając z liczb pierwszych, rozkładamy każdą z tych liczb. Na iloczyn czynników pierwszych. Podaną liczbę dzielimy na 2. To jest 1155. Widzimy, że ta liczba na pewno dzieli się na 5, albo pisemnie to dzielimy, albo w pamięci, albo na kalkulatorze. Jeżeli 1155 podzielimy na 5, wynik to 231. Teraz ta liczba. Myślę, że widać, że jest podzielna na 3, ponieważ suma cyferek, jeżeli 2 dodamy do 3, to 5 i plus 1 to 6. 6 dzieli się na 3, więc dzielimy to na 3. Wynik 77. Tu już łatwo zauważamy, że 77 dzieli się na 7, 11. 11 dzielimy jeszcze na 11 i kończymy wszystko jedynką. Zauważamy, że te wszystkie liczby, które są z prawej strony kreski wymnożone przez siebie 2 razy 5 razy 3 razy 7 razy 11 dają nam 2310. Możesz to sprawdzić na kalkulatorze. Ale jednocześnie te liczby z prawej strony kreski no właśnie to są liczby pierwsze. Zapisałem Ci kilka początkowych liczb pierwszych, żebyśmy wiedzieli, jakie liczby mogą być z prawej strony kreski. Podobnie czynimy z liczbą 210. 210 podzielimy na 2, to 105. 105 dzieli się na 5, 21, 21 dzielimy na 3, to 7, 7 na 7, kończymy wszystko jedynką. I teraz patrzymy na powtarzające się liczby. 2, 2 spisujemy pojedynczo dwójkę, 5, 5 spisujemy pojedynczo piątkę. 3, 3, spisujemy trójkę. No i siódemki się powtarzają, spisujemy pojedynczą siódemkę. Tu jest jeszcze 11, tu już nie ma 11, więc trzeba tylko to wymnożyć. Tutaj mamy 10, 2 razy 5, 3 razy 7, 21, czyli 210. Okazuje się, że największym wspólnym dzielnikiem jest jedna z tych liczb, czyli 210. Możesz sprawdzić na kalkulatorze, że zarówno jedna liczba, jak i druga dzieli się przez 210. Wyznacz największy wspólny dzielnik podanych liczb. Wyznaczymy nwd największy wspólny dzielnik aż trzech liczb. Można wyznaczać największy wspólny dzielnik wielu liczb. Może ich być 5, 6, a nawet 100. Najczęściej wyznacza się spośród dwóch albo z trzech. W zadaniu będą nam potrzebne liczby pierwsze, ponieważ liczbę 50, 75 i 150 będę dzielił na liczby pierwsze. 50 czy dzieli się na 2? Tak. To jest 25. 25 dzieli się przez 5. Wynik to 5 i 5 dzieli się już tylko przez samą siebie, czyli przez piątkę. I kończymy to jedynką. 5 na 5 to 1. Podobnie czynimy z liczbą 75. 75 podzielić na 5 to 15. 15 podzielić na 5 to 3, 3 dzieli się na 3 i kończymy wszystko jedynką. Teraz 150. 150 dzieli się na pewno na 2, to 75, 75 dzieli się na 5, to 15, 15 podzielimy na 5. To 3, 3 podzielić na 3. Kończymy wszystko jedynką. I patrzymy, jakie liczby z prawych stron kresek powtarzają się wszędzie. Widzimy piątka, piątka, piątka. Powtarza się. Spisujemy ją jednokrotnie na górze. Patrzymy, czy dwójka się wszędzie powtarza. Tu jest, tu jest, ale tu nie ma dwójki. Trójka jest tu, tu, ale tu nie ma trójki. Ale widzimy, że tu jest jeszcze piątka, piątka i piątka, więc spisujemy jeszcze raz jednokrotnie piątkę. Tu jest 2, 3, 3. Już nie ma takiej samej liczby, która by się znajdowała i powtarzała z zakreskami, więc to jest wynik 25. 5 razy 5, 25. Zadanie. Wyznacz największy wspólny dzielnik podanych liczb. NWD z dwójki i czwórki. Jeżeli widzisz, że to jest bardzo prosty przypadek, napisz tu od razu wynik, ale może się okazać, że dla co niektórych te najprostsze przypadki są bardzo trudne, więc rozłóżmy liczbę 2 na czynniki pierwsze. Na czym to polega? 2 dzieli się przez 2 i wynik wpisujemy tutaj z prawej strony 1. I... Kończymy wszystko jedynką. Dalej. 4 również rozkładamy przez tak zwaną kreskę, czyli na czynniki pierwsze. 4 podzielić na 2 to 2. I 2 dzieli się jeszcze na 2, i wynik to 1. I wszystko kończymy jedynką. Aby wyznaczyć nwd, należy wziąć powtarzające się liczby z prawej strony kreski. Widzimy, że jest to tutaj dwójka i spisujemy ją jednokrotnie. I mamy już wynik. Przy dużych liczbach taki rozkład, który podałem niżej, jest niezbędny. W tym wypadku można go pominąć i wynik od razu napisać 2. Patrząc na podany przykład, myślę, że prościej byłoby wypisać dzielniki dwójki w sposób ręczny i dzielniki czwórki też w sposób ręczny. Widzimy, że 2 dzieli się na 1 i 2, a 4 dzieli się na 1, 2 i 4. I tutaj największą liczbą dzielącą obie liczby to dwójka. Wyznacz największy wspólny dzielnik podanych liczb. Są to dosyć proste przypadki, ale dla niektórych te najprostsze przypadki mogą okazać się trudne i tak jakby z haczykiem. Jeżeli wyznaczasz NWD przy pomocy rozkładu na czynniki pierwsze, czyli tak zwanego rozkładu przez kreskę. Może się okazać, że ten rozkład będzie dosyć nietypowy. Zerknijmy. Jeżeli jedynkę byśmy chcieli rozłożyć przez tak zwaną kreskę, czyli na iloczyn liczb pierwszych, no to właśnie taki, taki rozkład kończy się jedynką. A tutaj mamy właśnie już jedynkę, czyli jeszcze nie zaczęliśmy, a już należy ten rozkład zakończyć, czyli nic tu się nie pojawi z prawej strony kreski. Jeżeli dwójkę byśmy chcieli rozpisać. Dwójka podzieli się na dwójkę to daje nam wynik 1. Przypominam, że z prawej strony kreski powinny znajdować się liczby pierwsze, czyli tutaj jest dwójka, jest OK, a z tej strony nie ma nic. Najlepiej, gdybyśmy wypisali wszystkie dzielniki podanych liczb w sposób ręczny, czyli dzielniki jedynki. No i za dwukropkiem mamy tylko jeden dzielnik jedynki to jest 1. Jakie są dzielniki liczby dwa? 2 dzieli się przez 1 i przez 2. Tu już widać, że najmniejszym wspólnym dzielnikiem jest liczba 1. I podobnie w drugim przykładzie. Jeżeli byśmy chcieli rozkładać przy pomocy kreski, czyli przy pomocy rozkładu na czynniki pierwszy podanych liczb 2 i 3, no to te rozkłady, jak widzisz, z prawej strony kreski. Są dosyć zredukowane i nie mamy tych liczb powtarzających się. Więc wypisujemy w sposób ręczny dzielniki liczby 2. 2 dzieli się przez 1 i przez 2, a trójka dzieli się przez 1 i przez 3. Tu już widać, że 1 jest wspólnym dzielnikiem obu tych liczb. Zatem chciałbym. W tym filmie podkreślić, że nie zawsze taki rozkład na czynniki pierwsze, czyli rozkład e, tak zwany przez kreskę, jest przydatny. W takich bardzo prostych przypadkach lepiej pomyśleć logicznie. Zadanie wyznacz największy wspólny dzielnik podanych liczb. Zauważ, mamy liczbę 18756, 756, ale te liczby zostały podane w nietypowy sposób. Jeżeli miałeś potęgi, to zadanie jest dla Ciebie. Jeżeli jeszcze nie miałeś potęg, spokojnie nie przejmuj się, to będzie w kolejnych klasach. Jeżeli już miałeś potęgi, to nie musisz rozkładać liczby pierwszej i drugiej przez tak zwaną kreskę, czyli na iloczyn liczb pierwszych, ale możesz skorzystać z podanego rozkładu, który jest już tutaj nam podany. Liczbę x możemy rozpisać, zauważ, 2 do 4, czyli mamy 1, 2, 3, 4 dwójeczki i 3 do 2, czyli 2 trujeczki i liczba 7. Tutaj z kolei będą 2 dwójeczki. 3 do 3 to 3 trujeczki, no i na końcu liczba 7. I teraz, aby wyznaczyć NWD z liczby x, y, Czyli z liczby 18756. Patrzymy na podany rozkład, który zwykle wychodzi nam z prawej strony kreski podczas rozkładu na czynniki pierwsze. Jeżeli nie pamiętasz, to zerki na wcześniejsze filmiki. i Spisujemy te liczby, które się nam powtarzają. 2,2 2, spisujemy jednokrotnie dwójkę. Tutaj znowu 2,2. 2. Spisujemy ponownie jednokrotnie dwójkę. Tu są dwójki, ale na dole już dwójek nie ma, więc 3, 3 spisujemy jednokrotnie trójkę. Ponownie trójka zostaje spisana. No i na końcu siódemki powtarzają się w jednej w drugiej liczbie, w tym rozkładzie na czynniki pierwsze. No i tutaj podany iloczyn, jak sobie wymnożymy 2 razy 2 razy 3 razy 3 razy 7 daje nam NWD z podanych dwóch liczb, wyznacz największy wspólny dzielnik podanych liczb. Mamy podane liczby 450 i 60, ale również jest ich rozkład na czynniki pierwsze. Jeżeli miałeś potęgowanie, to zadanie jest dla Ciebie. Jeżeli nie miałeś jeszcze potęgowania, czyli liczby w potędze, tych malutkich na górze, poczekaj spokojnie, to będzie w kolejnych latach. Teraz rozpiszmy liczbę k. k to jest 3 razy 3. Ta dwójeczka nas informuje, że trójka pojawi się dwukrotnie, dwójkę raz przepisałem, no i piątka pojawi się wieloczynie dwukrotnie. m Trójka jednokrotnie jest przepisana. 2 do drugiej to mamy dwie dwójki i piątka spisana jednokrotnie. Więc NWD tych dwóch liczb będzie wyznaczony następująco. Teraz spisujemy trójki, ponieważ powtarzają się zarówno w jednym i drugim ciągu liczb. 3, 3 spisujemy pojedynczo trójeczkę. Dalej 2, 2 się powtarza, spisujemy dwójeczkę. No i Piątki się powtarzają, spisujemy jednokrotnie piąteczkę. Po wymnożeniu tych liczb 3 razy 2 to 6, 6 razy 5 otrzymujemy 30. Jest to największy wspólny dzielnik podanych liczb. Zadanie. Pani w przedszkolu ma 24 czekolady i 6 lalek. Jaką największą liczbę jednakowych paczek może utworzyć, wykorzystując wszystkie produkty? Jeżeli Znasz odpowiedź, możesz ją od razu udzielić. Ale ja w tym zadaniu chcę przećwiczyć nwd, no właśnie, z liczby 24 i z 6, ponieważ zarówno pierwsza, jak i druga liczba musi się podzielić na jak największą liczbę paczek. Jak wyznaczamy nwd? Tutaj masz liczby pierwsze, które będą nam pomocne. Przy rozkładzie liczby 24 i 6 na czynniki pierwsze, no właśnie, ponieważ to są liczby pierwsze. 24 dzieli się na 2, to 12. 12 na 2 to 6. 6 dzieli się na 2, wynik 3. 3 podzielimy na 3, wynik 1. Podobnie robimy dla szóstki. 6 dzieli się na 2, to 3. 3 na 3 to 1. I teraz patrzymy, które liczby powtarzają się z prawej strony kreski. Widzimy tutaj 2, 2 się powtarza, więc możemy zapisać dwójkę w naszym wyniku. Ale jeszcze tutaj widzimy trójeczki się powtarzają, więc trójkę wiloczynie również spisujemy. Wymnażamy podane liczby. Otrzymujemy 6. Czyli widzimy, że nasz wynik jest jedną z tych liczb. Tak może być, ale nie musi w innych zadaniach. Przystępujemy teraz do interpretacji. Widzimy, że możemy utworzyć 6 jednakowych paczek, gdy mamy 6 lalek i 24 czekolady. Myślę, że nie trudno zauważyć, że każda z 6 paczek będzie zawierała jedną lalkę i 4 czekolady. 24, jak podzielimy na 6 paczek, no to w każdej znajdą się 4 czekolady. Więc dajmy odpowiedź: Pani może utworzyć 6 jednakowych paczek. W każdej będzie jedna lalka i 4 czekolady. Zadanie: Sprzedawca sklepu warzywnego zamówił w hurtowni 210 sztuk marchewki, 150 sztuk pietruszki. 90 sztuk porów i 60 sztuk selerów. Ile jednakowych paczek, tak zwanej włoszczyzny do zupy, może przygotować do sprzedaży, aby było ich jak najwięcej? W ramach wytłumaczenia przypomnijmy, co to jest włoszczyzna. Jak zajdziesz do sklepu warzywnego, czasami są takie paczuszki, w których są różne warzywa. Taką paczuszkę kupujemy, przynosimy do domu, kroimy i wrzucamy do zupy. No i właśnie to zielsko. To jest włoszczyzna. Teraz w zadaniu sprzedawca chce zrobić jak najwięcej takich paczuszek z podanych produktów. Oczywiście mógłby taką jedną paczkę wielko zrobić i wrzucić wszystkie te warzywa do jednego worka, no ale wtedy nikt mu takiej dużej ilości naraz nie kupi. Potrzebujemy zwykle mniejszej ilości. Więc musimy podzielić poszczególne warzywa na takie mniejsze części i pogrupować je tak, aby w każdej paczuszce było troszeczkę marchwi, troszeczkę pietruszki, porów i selerów określona ilość no i żeby wszystko zużyć. Do tego celu posłuży nam NWD, czyli największy wspólny dzielnik. Jak sama nazwa mówi. Podzielimy te wszystkie liczby przez jak największą liczbę. W zadaniu również przyda nam się informacja, że liczby pierwsze mają dwa dzielniki, jeden i samą siebie. Tutaj wypisałem kilka początkowych liczb pierwszych. Te liczby pierwsze pojawią nam się tutaj z prawej strony rozkładu liczby 210. 210, czy dzieli się na 2? Na liczbę pierwszą 2? Tak. To jest 105. Teraz 105 podzielić na 5 to 21. 21 dzieli się na 3 to 7 i 7 dzieli się już tylko na 7. Kończymy wszystko jedynką. Podobny rozkład robimy dla liczby 150. 150 dzieli się na 2? Tak, to 75. 75 dzieli się na 3 i na 5, ale myślę, że łatwiej będzie na początku podzielić to na 5, to 15. 15 podzielić na 5 to 3, 3 na 3 to 1. Dalej 90 rozkładamy, czyli dzielimy na liczby pierwsze przez tak zwaną kreskę 90 podzielić na 2 to 45, 45 na 5. To 9, 9 na 3 to 3, 3 podzielić na 3 to 1. No i ostatnia liczba, 60. 60 dzielimy na 2 to 30, 30 dzieli się na 2 to 15, 15 na 5 to 3, 3 na 3 kończymy wszystko jedynką. No i zobacz, tutaj z prawej strony tych kresek, Występują liczby pierwsze, czyli wypisane niżej przeze mnie. Dodatkowo widzimy, że one mogą być wypisane od najmniejszej do największej, czasami takie jest korzystnie, ale tutaj tej reguły nie stosowałem. Tutaj widzisz, jest dwójka, piątka i tu od piątki jest mniejsza trójka. Nie zawsze wypisuję, czyli dzielę te liczby z prawej strony kreski od najmniejszej. Dzielę tak, żeby było mi po prostu wygodnie dzielić. No i teraz patrzę na wszystkie te liczby z dwukropkami, czyli z prawych stron kresek, i patrzę, co mi się powtarza. Wszystkie podzieliły mi się przez dwa, więc spisuję jednokrotnie dwójeczkę. Patrzę, tu jest piątka, tu jest piątka, tu jest piątka, tu też jest piątka, więc piątkę spisuję jednokrotnie. Tu jest trójka, 3, 3, 3. No i trujeczkę jeszcze nam się powtarza, więc spisuję trójeczkę jednokrotnie. Tu jest 7, ale tu już nie ma siódemki, więc już koniec tych działań. Piszę równa się i wymnażam 2 razy 5 razy 3 to 30. Dajemy odpowiedź do zadania z treścią. Sprzedawca może wykonać 30 identycznych paczek zawierających warzywa, czyli. Trzydzieści paczek włoszczyzny.